Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziś jesteśmy na Dniu Otwartym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wita Was Radio Spektrum. Jesteśmy teraz na stoisku Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Z nami te dwie piękne dziewczyny. Kochane koleżanki, powiedzcie nam, co się robi na waszym kierunku? Przede wszystkim uczymy się języka, prawda? To jest najważniejsza rzecz. Uczymy się też kultury hiszpańskiej, tradycji, historii, literatury, wszystkiego. Ale wiadomo, największy nacisk jest na język, ponieważ mamy się komunikować. Powiedzcie mi, czy trzeba wcześniej, idąc na wasz kierunek, znać język hiszpański, czy można się go nauczyć w trakcie? Nie trzeba go znać. Jest dużo osób, które zaczynają w ogóle od zera. Okej, a wy jeździcie na jakieś Erasmusy czy coś takiego? Aktualnie nie, bo jesteśmy dopiero na pierwszym roku, więc na trzecim roku na pewno pojedziemy, ja się na pewno wybiorę. Ale można cały czas ćwiczyć hiszpański tu, bo jest naprawdę w Krakowie bardzo dużo Hiszpanów, więc wystarczy, że się gdzieś wyjdzie i usłyszycie hiszpański, to od razu się mówi hola, ¿qué tal? I takim sposobem się poznaje tutaj mnóstwo ludzi, więc jest możliwość tutaj ćwiczenia języka cały czas. Studia na naszym kierunku, na razie jesteśmy na pierwszym roku, także tyle co możemy powiedzieć po pierwszym semestrze. Mamy dużo nauk o prawie, mieliśmy też geografię, ekonomię, takie przedmioty. I na trzecim roku wybieramy sobie specjalizację typowo pod służbę, która już nas interesuje. Powiedzcie mi, jak to wygląda, gdzie później można się dostać po takich studiach? No to można się dostać do Straży Pożarnej, do Straży Granicznej, Policji, Wojska, w różnych administracyjnych takich, także jest wiele możliwości. A jak wygląda zabawa z bronią? Czy pozwalają wam na zajęciach używać, czy nie za bardzo? Znaczy, na razie nie mamy takich zajęć, ale będziemy mieć właśnie w przyszłości, na kolejnym roku. No na razie nie miałyśmy styczności z tym. Wydaje mi się, że nie jest ciężko się tutaj dostać, bo tak jak w pierwszym roku mieliśmy nawet osoby, które skończyły Polhis, także miały na początku ciężej, bo jak nie patrzeć przygotowanie w liceum biologii i chemii, jeżeli ktoś był na profilu biologiczno-chemicznym bądź biologiczno-geograficznym, to oczywiście miało wiele łatwiej. Jesteśmy rocznikiem, który jeszcze miał wcześniej troszeczkę więcej chemii niż teraz, który wystartował w tym roku, także od tego roku i także kolejne roki, które będą się pojawiać u nas na uczelni, mają już o tyle lepiej, że mają stricte więcej biologii. Chemia jest właśnie ogólna, no i to też poniekąd sprawia, że jest ta biologia, tym stricte biologia, gdzie nie kończy się właśnie tylko tak jak tu widzimy. My mamy, tak jak Ania powiedziała, czątek, tylko taki no naparstek tego wszystkiego, co się dzieje. Jest dużo doświadczeń, są zajęcia terenowe, właśnie jeździmy gdzieś w góry, tam nie tylko, że zwiedzamy okoliczne całą florę, w której się znajdujemy, tak samo na przykład zajmowaliśmy się łapaniem owadów, opisywaniem ich, znajdywaniem. No dzieje się tu mnóstwo rzeczy, których no tak sam się nie spodziewałem, jak tu się pojawiłem, także mega super sprawa i serdecznie polecam. Widać, że właśnie bardzo ci się podoba. Jeszcze chciałabym się zapytać, co tutaj widzimy na stole, co to jest za eksperyment? Dzisiaj badamy właściwości antocyjanu. Są to barwniki zawarte w roślinach, owocach, warzywach. Na przykładzie tego jabłka mogę zaprezentować, że antocyjany zbierają się najwięcej w tym miejscu, gdzie najwięcej promieni słonecznych dociera. Jest. Dlaczego jesteście na tym kierunku? Chcieliście sobie po prostu postrzelać, czy rzeczywiście będziecie nas bronić? Znaczy generalnie to jest tak, można powiedzieć w ten sposób, że przynajmniej w moim przypadku, ja od dziecka gdzieś miałem jakiś pociąg do, prawda, militariów, policji, w ten sposób gdzieś myślałem w tych kategoriach, zawsze jakieś wojenności oglądałem, prawda, tego typu seriale wszyscy je znamy, no nie oszukujmy się, ale zawsze mnie do tego ciągnęło, gdzieś w jakimś etapie mojego życia, powiedzmy, pomiędzy gimnazjum a liceum uświadomiłem sobie, że to jest coś, co naprawdę chcę robić. Co prawda trochę mi się zmieniło. Przyszłość wiąże ze Strażą Graniczną. I tak, na pytanie odpowiem w ten sposób. Ja rzeczywiście, jeżeli przyjdzie taka konieczność, to chcę bronić Polski, ponieważ czuję, że do tego jestem powołany. Słyszałam, że jest kilka specjalności, tak, specjalizacji na waszym kierunku. Jakie są i którą ty byś chciał wybrać?
To jest trudne pytanie, wybieramy specjalizację dopiero na drugim roku naszych studiów. Jest naprawdę dużo tych specjalizacji, naprawdę w różnych dziedzinach jakby bezpieczeństwa i administracyjnego, gospodarczego i tym podobnych. Jeszcze nie wybrałem, sądzę, że jeszcze mam na to czas i zobaczymy, jak przyszłość pokaże. Też właśnie wiążę troszeczkę przyszłość ze Strażą Graniczną, albo ogólnie z siłą i Wojska Polskiego. Także to wszystko zależy. Jeszcze sądzę, że mam po prostu czas na wybór i czas pokaże. Okej, okay, a te mundury są wypożyczone czy wasze? Mundury są nasze i po części trochę z firmy, ale nasze i działamy w różnych sekcjach, m.in. w LOKU, czyli Lidze Obrony Kraju, także w sekcji airsoftowej w Krakowie, także naprawdę mamy tego sporo w swoim asortymencie i używamy jak tylko się da, jak najczęściej. Proszę Państwa, tutaj mamy Halit, tu jest siarka, to pewnie Was trochę ciekawi, a co to jest? To jest sztuczne po prostu. Tu mamy amonita, tu mamy zlepięcia z halitem i tutaj mamy zlepięcia z Strzegomskiego. Czym się charakteryzuje Wasz kierunek i co tak naprawdę u Was się robi? My ogólnie uczymy się geografii. Dużo podróżujemy, uczymy się o różnych krajach, państwach. Wszystko, co można robić z geografią, to robimy. Co trzeba zrobić, żeby się dostać do samorządu studentów? Dróg jest bardzo dużo, ale taką najbardziej optymalną drogą jest zgłoszenie się do nas przez nasz formularz, który znajduje się na stronie. Wypełnienie go, później odbywa się krótkie spotkanie, gdzie konfrontujemy się z potencjalnym kandydatem, no i później przeważnie nawiązujemy z nim współpracę i działamy sobie razem. Nasz samorząd, nasz zarząd podzielony jest na trzy sekcje. Pierwsza sekcja to sekcja socjalna, która zajmuje się sprawami socjalnymi, pomaga przy składaniu podań o akademiki, pomaga przy przygotowywaniu wniosków o stypendia socjalne. Kolejną sekcją jest sekcja kulturalna oraz współpracująca z nią ściśle sekcja promocji, gdzie sekcja kulturalna dba o to, aby na naszym uniwersytecie odbywały się wydarzenia takie, jak tutaj możemy zauważyć za ścianą, między innymi Juvenalia czy Adapciaki. A sekcja promocji dba o to, aby wszystkie te informacje dotarły do naszych studentów. Na pewno zachęciłbym Was do działalności w samorządzie, ponieważ działając u nas nie możecie się nudzić, a także nie zmarnujecie studiów na pewno. Powiedz mi, jak Ci się tutaj podoba i czy znalazłaś przede wszystkim to, czego szukałaś? Atmosfera jest boska. Ludzie przemili, taniec, który przed chwilą był pokazany, niebo, jak dla mnie. Interesuję się pedagogiką i mam nadzieję, że może zawitam tutaj w październiku. Ze mną jest Julka. Julka, czy ty też pedagogika, czy jakiś inny kierunek? Ja myślałam głównie o psychologii, ale kto wie, może akurat pedagogika. Jesteście tegorocznymi maturzystkami, tak? Tak, zgadzam się. I skąd jesteście? Staranowa jesteśmy, z 4 liceum. Złapaliśmy kolejnych, być może przyszłych studentów naszego uniwersytetu. Słuchajcie, dziś jest dzień otwarty. Po co tu przyszliście i czego szukacie? Ja przede wszystkim chciałam się dowiedzieć czegoś o kierunku, który mnie interesuje. Jest to głównie logopedia. No i w sumie znalazłam to, czego szukałam. I jak, myślisz, że będziesz u nas studiować? Mam nadzieję, że tak. To wszystko zależy od wyników matury. A Dominik, powiedz mi, czego ty szukasz u nas na uniwersytecie? Ja, że tak powiem, jestem człowiekiem poszukującym w tym momencie jakiegoś kierunku dla siebie, więc próbuję różnych opcji i stwierdziłem, że przyjdę tutaj i popatrzę, co ta uczelnia ma dla mnie do zaoferowania. I jak, znalazłeś coś, co cię interesuje? Powiem szczerze, że ta ekonomia społeczna i ta bioinformatyka to coś, co wydaje się ciekawe, więc może pójdę w tym kierunku. Czy znaleźliście na naszym uniwersytecie coś, co by Was zainteresowało? Zdecydowanie, jest to digital design i głównie właśnie po to tutaj przyjechałem zorientować się, co i jak właśnie odnośnie tego kierunku. Jest to, myślę, że mój główny cel, jeśli chodzi o studia. I dowiedziałem się tak właściwie wszystkiego, więc jestem bardzo zadowolony. A ty, Wiktoria? Ja jeszcze się zastanawiam. Chciałam po prostu się rozglądnąć, zobaczyć, jak jeszcze ciekawe kierunki mogę znaleźć. No i się rozglądałam. Powiedz mi, Wiktoria, czy w związku z tym, że ty tak jeszcze poszukujesz, czy są jakieś inne tutaj stoiska, które cię zainteresowały?
No na pewno prawo, bo nad tym się najbardziej zastanawiałam. I jeszcze też mnie zaciekawiła filologia hiszpańska. To tak przede wszystkim. Czyli taki bardzo duży rozstrzał pomiędzy. Tegoroczny Dzień Otwarty powoli dobiega końca, ale mamy nadzieję, że ze wszystkimi kandydatami zobaczymy się już w październiku. Pozdrawiamy Was serdecznie, Radio Spektrum.